Hejo, witam się z Wami serdecznie. Tak jak powiedziałam, przychodzę do Was z drugą częścią Open Boxa, czyli Open Boxa od jednej z Was, czyli od Asi, od której dostałam, słuchajcie, big pakę, wielką pakę. Z jednej strony niespodziankę, z drugiej strony niespodziankę, bo wiedziałam, że dostanę coś do testowania ze słodyczy tureckich, ale nie sądziłam, że jeszcze dostanę tyle dobroci kosmetycznych. I właśnie o tych dobrociach kosmetycznych porozmawiamy teraz, czyli ja się z Wami podzielę tym, co dostałam, podzielę się moim szczęściem z Wami. Dobra, żeby nie przedłużać, słuchajcie, rzeczy, jakie dostałam w paczce od Asi, to Catrice Glam and Doll i to jest objętościowo powiększająca rzęsy maskara. Brakuje mi dzisiaj słów, bo jestem po prostu cały czas jestem w szoku, naprawdę wodoodporna z Catrice. Nie miałam akurat tej z Catrice, więc super do przetestowania. Przepiękny pędzelek, bardzo podobny widziałam ostatnio u Pauli, o ile się nie mylę. Bardzo podobną jakąś taką fajną serię miała, taką limitowaną z Essence właśnie. Nie wiem, czy dokładnie ten, ale wiem, że mi się rzuciły w oczy, więc ja również mam, słuchajcie, taki piękny pędzelek. No, dołożę go do tej pięknej mojej kolekcji od Moni, po prostu piękne pędzelki. Będzie kolekcja pięknych pędzelków. Nie wiem, jak się sprawdzi, jak się spisze, ale myślę, że powinno być ok. Tutaj dwie rzeczy, tutaj kolejne, to jest Catrice Prime and Fine, czyli Makeup Transformer Drops. I tu mamy Darkening and Lightening, czyli nic innego jak takie fiksery do po prostu, co mówi fiksery? Nie wiem, wiecie, do mieszania, jak się to mówi? Mi słowa ci uciekają, bo jestem cały czas w szoku. Możemy przyciemnić lub rozjaśnić nasz podkład, no, do rozjaśniania i do przyciemniania podkładów. Więc to dwie rzeczy kolejne, których pozazdrościłam po prostu i o których rozmawiałam ostatnio z Asią i po prostu ona mi to włożyła do tej paczki. Ja już na drugi raz się nic nie odzywam po prostu, naprawdę, bo aż mi teraz jest głupio. Po prostu pytałam, jak stosuję, jak się u niej sprawdzają i tak dalej, bo ja ich nie widziałam, nie widziałam tej serii z Deli, bo gdybym ją widziała, to bym ją zakupiła na 1000%. Także mam nawilżenie i mam feeling z kwasem hialuronowym 100% i tu mamy kolagen 100%. Coś, czego moja skóra po prostu o czym marzy. I czego teraz najbardziej potrzebuję, to jest to, tu jest świetna rzecz, którą oczywiście jak jakiś głupek nie wiedziałam, o co chodzi. Tu mamy takie prosterki arbuza, nie ananasa, arbuza. I to jest Slice Mask Sheet Watermelon. Wiecie, że ja uwielbiam watermelona, więc tym bardziej cały czas pachnę perfumem, o którym Wam zaraz powiem. I też Wam o tym zapachu coś powiem, sorry. Więc taka maska i tutaj te kółeczka, te płatki naklejamy, po prostu sobie tutaj przykładamy do twarzy i w ten sposób robimy maseczkę na 15-20 minut. Super, bardzo się cieszę, bo nic takiego podobnego nie testowałam. To jest taka dla mnie, po prostu dla mnie to jest taka coś nowego, całkiem coś nowego, maska tkaninowa i tyle, arbuz. Także jeszcze, jak to będzie jeszcze pachnieć arbuzem, to już w ogóle oszaleję. Super, dalej, nie wiem aż co pokazywać, naprawdę dziewczyny. Ebeline i mamy z DM Makeup Artist i jest to szczoteczka, z tym, że to jest jakaś taka trójkątna szczoteczka. Jestem jej mega, mega ciekawa, czy będzie takim samym dla mnie ulubieńcem, jak są szczoteczki z Primarka. Akurat z Primarka testowałam 5 szczoteczek z różnych marek i powiem Wam, że tylko te primarkowe tak są fantastyczne, więc jestem mega, 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 mega ciekawa tej z Ebeline. Jak któreś z Was mają, to dajcie znać, piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii o tych szczoteczkach. Ja jestem jej mega ciekawa. Dalej rzecz kolejna, MAC oczywiście, czyli chyba ulubiona w ogóle marka Asi. MAC Studio Fix Fluids SPF 15. Super. Po prostu super. I mam tutaj, jeżeli chodzi o kolorek NC30, wydaje mi się, że będzie to kolorek pasujący do mojej karnacji. Jestem mega, mega ciekawa. Jeżeli by się okazało, że będzie to naprawdę bardzo jakiś fajny podkład, to jestem gotowa dać większe pieniądze za pełnowymiarowy produkt. Także mega się cieszę, że mam okazję przetestować, bo tak jak mówię, ja tutaj nigdzie w pobliżu nie mam stoiska z MAC-iem. Także super, bardzo Ci dziękuję.
Rzecz kolejna, coś cudownego, coś przepięknie wyglądającego. Może nie wszystko z tego użyję, bo wiecie, jak ja, co ja używam i tak dalej, ale są tu rzeczy, które wsadzę palucha na 1000%. Słuchajcie, jest to paletka Volume 1 010 i jest to Professional Makeup Technique's Face Palette. Mamy tutaj contouring, trapping, strobing i Individual Perfection. Także mamy tu wszystko, wszystko w jednym, słuchajcie. To jest paletka taka, ja się podniecam, Catrice nie widziałam. Wygląda fantastycznie, tak, o, jest tak fajnie wyprofilowana, taka fajnie ścięta. Przypomina mi, nie wiem czemu, ale odrobinę pianino. Ja nie wiem, dlaczego tak pomyślałam, takie moje pierwsze skojarzenie i co. I co z tego? Dobra, mamy tutaj lusterko, jest lusterko, mamy oczywiście tutaj folijkę taką tą sztywną z podpisanymi rzeczami i mamy tu paletkę, która wygląda tak. Aż mi zapiera dech. Słuchajcie, mamy tutaj taki róż i mamy tutaj przepiękne brązery. Czuję, że polubię się z tymi brązerami. Zobaczcie, taka konsystencja jest bardzo taka. Taka nie kremowa, taka aksamitna, mięciutka. Cóż chcieć więcej, słuchajcie, do wykonturowania, do rozświetlenia naszego face'a. Super, po prostu wszystko w jednym. Także zrobimy sobie test tej paletki. Ja jestem naprawdę, jestem pod wrażeniem. Kolejna, słuchajcie, to jest MAC, właśnie to jest ten perfum, słuchajcie. To jest jakaś woda, woda perfumowana. Mamy wodę perfumowaną o zapachu Ruby Woo. Wow, coś takiego. Nie wiem, jak wygląda absolutnie, słuchajcie, w pełnowymiarowym produkcie. Tak wygląda ta próbeczka. Jest to strasznie jakiś taki bardzo dziwny zapach. Ja się psiknęłam nim raz. To jest, ja nie wiem nawet, do czego mam go porównać. Ja nie wiem, co ja tu wyczuwam. To jest pierwszy chyba z zapachów, którego ja nie umiem absolutnie zidentyfikować. Także ja nie powiem Wam, ja nie wiem, co to jest za nuta, jest dość mocnym zapachem i będę z Wami szczera, to nie jest moja nuta, to nie jest moja nuta, natomiast jak tak przechodzę sobie od momentu, kiedy się psiknęłam, to nie wiem, czy się z taką nutą nie jestem w stanie polubić. To jest dla mnie dziwne, bo to jest kompletnie, ale to kompletnie odrębna nuta od wszystkich moich, ja nie mam żadnych perfum, żadnych, słuchajcie, o takim zapachu, dlatego ja nie umiem nawet Wam go opisać. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja tutaj czuję. Ja tu nie, to są jakieś kwiaty możliwe nawet, ale jakby jeszcze z jakąś taką sandałową nutą, z piżmem. Nie wiem, bardzo taki mocny, mocny, strasznie. Ja nie znam żadnego innego zapachu o podobnej nucie. Nie mam żadnego pojęcia. Może Asia tutaj będzie mogła się odnieść w komentarzu, będę wdzięczna. Nie wiem, po prostu musiałabym sobie wygooglować i sprawdzić, jakie tutaj nuty przeważają, ale powiem Wam, że można się z tym zapachem polubić, mimo iż to jest kompletnie nie moja nuta. Nie wiem, trochę męski, trochę bardzo mocny, to jest charakterystyczne, jest taki uderzający, aż taki ciężki. O, tu lekki, tu ciężki. Jest naprawdę ciężkim zapachem, ciężko jest mi go zidentyfikować i bardzo proszę, jak ktoś go zna, to napiszcie pod spodem. Nazywa się Ruby Woo. Nie wiem, po prostu dziwny zapach. Dziwny zapach dla mnie. Naprawdę pierwszy raz z takim zapachem mam styczność. Zobaczymy, ja się z nim poobchodzę, ale dzisiaj sobie psiknęłam właśnie raz i tak jak go czuję pod nosem, to zaczyna mi się to podobać. A tak jak się pierwszy raz psiknęłam, to mówię, o nie, to nie jest coś dla mnie. Taki dziwny zapach. Lecimy dalej. Essence Make Me Brow, czyli oczywiście żel do... Żel mascara, czyli taka w szczoteczce pewnie do brwi. Takich rzeczy nigdy za wiele. Super, dziękuję serdecznie. Essence, pędzelek do oczu. Do kolekcji. Od Asi już pędzelki też dostałam, także do kolekcji. Po prostu do kolekcji. Mega fajna rzecz. Shiny Lip Oil. Wiecie, że ja kocham takie produkty. Ja w ogóle mogłabym, słuchajcie, być testerem wszystkich olejków, wszystkich rzeczy takich olejkowych do ust. Mamy z Alverde. Nature Cześć. Cosmetic. Cześć, kochanie. Tata dzwonił, że będzie za 20 minut. Raspberry. Mamy tutaj raspberry. Ja oczywiście już tutaj, wiecie, już tutaj otwierałam, więc Wam jeszcze powiem. Pachnie. Pachnie delikatnie maliną, także zobaczymy, jak się spisze. Ja teraz nie mogę przetestować, bo mam matowy produkt na ustach. Właśnie ten 01 od Oh My Gloss. My clothes. Och, my lips oczywiście. Także Shiny Lip Oil, super, bardzo się cieszę, bo uwielbiam olejki do ust.
Zresztą, co ja wam będę mówić? Patrzcie, to wszystko leży koło mnie i tak naprzemiennie, no i zdurnieć idzie. Wszystko leci naraz, także uwielbiam, to jest jakieś moje uzależnienie. Jest rzecz, która nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Będę pytać Asię, co to takiego, Einzwei, wiem, czaj, też wszystko wiem, ale nie wiem, co to jest. Będę musiała sobie to tutaj, słuchajcie, tłumaczyć. Badewasser, coś, woda, coś, jakaś kąpiel. Sie das Bad, 15-20 minut bei einer Wassertemperatur. Ja nie wiem, słuchajcie, temperatura coś wody, 35-38. Ja po prostu nie wiem. To ładnie pachnące, nie mam żadnego pojęcia, wygląda trochę jak maska, ale tu pisze coś o kąpieli. Nie wiem, dowiem się, jest to jakieś takie płynne, może to jest coś do kąpieli, ale coś 15-20 minut. Nie wiem. Także za chwilę Asię będę pytać, co tu takiego. Więc taka rzecz. Dalej rzecz, która mnie bardzo, bardzo zaciekawiła. Jestem jej mega ciekawa. Olejek do pielęgnacji twarzy. I to jest Diaderma Carotene Oil, czyli to jest olejek z marchewki, marchewkowy, czy jakoś tak. Super, mega, mega, mega. Jestem bardzo ciekawa tego produktu. Będę go wypróbowywać dla Was i dam Wam znać, czy troszeczkę poprawia ton skóry. Sztyft do mycia twarzy. Widziałam go u kogoś. Nie miałam pojęcia, jak tego się używa. Sama byłam ciekawa. Teraz będę mogła dla Was przetestować, także będzie test tego produktu, z czego się bardzo cieszę. Także ekstra. Rzecz kolejna. Essence Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. To jest rzecz mi znana, w sensie nie ten produkt, ale ogólnie zapach taki średni. Czemy Fixing Spray. Także lekki, odświeżający spray. Do ochrony oczywiście naszego make-upu. Także zobaczymy. Rzecz fantastyczna, Balea już i ja wypróbowałam i Olivia. Jest to po prostu woda, melon, watermelon chyba w sumie nawet, z Balei, czyli taka w sprayu, woda w sprayu. No taka woda w sprayu do twarzy i ciała. Rzecz tutaj kolejna i to jest chyba to, ale nie jestem pewna. Też będę za chwilę Ibernacht, ale to chyba jest ta kartka. Balea jest to Wonderful Repair. Jest to po prostu coś do włosów, odbudowujący fluid do włosów na noc. Nałożyć na suche włosy, co mnie mega dziwi, przed spaniem i rano umyć włosy. O takiej kolejności ja jeszcze nigdy nie słyszałam. Słyszę pierwszy raz taki produkt. Pachnie kawą. Dziewczyny, to pachnie mi po prostu kawą i pachnie mi taką, ja nie wiem, albo już po prostu jestem przekawowana tutaj tym wszystkim, bo tutaj są też produkty takie i trochę migdałem, trochę czymś słodkim, ale też kawą. Nie wiem dlaczego. Także taki produkt mega, mega fajny. Sprawdzimy, przetestujemy. I tu właśnie fajne takie dwa produkty, słuchajcie. To chyba jest Kurpelmilch. Nie wiem, nie chcę łamać niemieckiego, dawno się go uczyłam, tego słowa na pewno nie znałam, bo nie kojarzę. Jest to Nutmeg Coffee Cake. I to jest Trickle Moon, z tą serię znam, bo w Tesco albo w Aldzie, teraz nie pamiętam, są te żele do kąpieli, ja już je testowałam, kilka zapachów. Pamiętam, że nawet miałam jakieś 2-3 ulubione, ale że nie mam koło siebie Tesco, Aldy, to po prostu no, nie kupuję ich, ale znam się z nimi i powiem Wam, że mam tutaj cudowne zapachy, bo kawa... Tu jest dusz cream, a tutaj jest mleczko do ciała o zapachu, słuchajcie, kawa migdał i tutaj mamy kawa, albo to tylko migdał, jakoś tak. W każdym razie super, 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 dwa zapachy ekstra. Kolejne dwa produkty, zbliżamy się prawie do końca, słuchajcie. Balea i tutaj też nie będę łamać, jest to dusz żele oczywiście, czyli żele pod prysznic, przepiękna szata graficzna, kusząca bardzo, bardzo tak soczyście wyglądająca i tutaj mamy też chyba jakiś, ja nie wiem, czy to jest melon, no przecież pisze melonę. Brawo, Aga. Melon, a tu kokos, ananas. A tu chyba sam melon, czy z czymś jeszcze? Nie, jeszcze Sternfrucht. Cokolwiek to znaczy. Taki. Takie dwa wyglądają pysznie. Na pewno coś dzisiaj już poleci. Probieren będzie, ale ten zapach, słuchajcie dziewczyny, cały czas czuję ten zapach. Coś czuję, że ta próbka będzie taka wydajna. Tutaj mamy z Essence Eyebrow Gel Color and Shape. Super, widzę, że bardzo fajny, bezpieczny dla mnie kolor, pędzelek mam, także don't worry, be happy. Super, po prostu przetestuję, dam Wam znać. Czy tu jest jakiś ten? 02 Blond, czyli dla blondynek. Sprawdzimy, czy nie będzie za jasny. Dwie rzeczy kolejne, czekajcie, bo mi się to wszystko pomyli, to już było.
Dwie rzeczy kolejne, ja już kiedyś dostałam od Sylwii z Niemiec, z tej właśnie tutaj szafy, to jest Trend It Up, bardzo się lubiłam z błyszczykiem, tym co wtedy od niej miałam i on pachniał toffee, ja nie wiem czy to będzie podobny, bo ja nie pamiętam teraz tamtego ani koloru, ani nic, ale pamiętam tylko, że bardzo podobne było opakowanie i zaraz wam powiem, dajcie mi uno momento. To jest chyba to, słuchajcie, to jest chyba to. To jest to, co miałam. Ja byłam w nim zakochana, ja wam bardzo dużo razy o nim mówiłam i go polecałam. I też z tego Trend It Up też dostałam chyba właśnie. Jeszcze coś dostałam. To, coś jeszcze. I Specify Róż wtedy był właśnie razem w tym zestawie. I właśnie podobny kolor miałam. Coś fantastycznego, przepyszny, bo taki toffee, to pamiętam do dziś. Także super, mega się cieszę, że mam go po raz kolejny. Rzecz kolejna, słuchajcie, z tego i chyba wtedy też właśnie dostałam w zestawie Trend It Up Contour and Glide Lip Liner i tutaj mamy, nie wiem, które tutaj jest kolorkiem, słuchajcie, ale chyba to, 473. Chyba tak, 473. I to jest taki superowy, a siny taki też, no, bardzo fajny pod ten, mięciutka, fajna ta kredka, ten liner. Super, będzie super, czuję, że będzie super. Ja się ostatnio lubuję w tych takich, wiecie, nudziakach i w różach takich przybrudzonych czat. Rzeczy dwie, przedostatnie jako rzeczy. Są to te takie multifunction ring, czyli te takie pierścienie do podtrzymywania telefonów. Super fajny gadżet. Ja jestem gadżeciara. Także Asia tutaj trafiła. Mam dwa. Już Oliwia się zadeklarowała, że chce jeden. Także super, bardzo dziękuję w imieniu moim i oczywiście Oliwii. No i rzecz ostatnia, znaczy to jest kilka rzeczy, ale już jako rzecz ostatnia. I jest to Essence My Must Haves Palette. Czyli paletka, którą sami możecie sobie tutaj stworzyć. Tutaj jest pojemniczek. No coś fantastycznego, będę miała swoją paletkę, w którą wsadzę tylko te kolory, które polubię bardzo. I tutaj jest 8 of my favorite colors, czyli na 8 cieni, 8 produktów z Essence. I oczywiście, no, wysłała mi, słuchajcie, cienie różne. W sumie tutaj są rzeczy do twarzy, do ust, do brwi, wszystko co sobie tylko zapragniecie, czyli do twarzy bronzing powder i chyba tutaj jest satin blush. Super, czyli do włożenia do paletki. Do brwi i jest napisane tutaj, że mimo wszystko, że to jest do brwi, to wszystko możesz używać jako cienie. Także dobrze wiedzieć. Dalej dwa produkty. Jest lip powder i lip base. Ja nie znam, będę dopiero się z tym zapoznawać. Pierwszo widzę. Znaczy widziałam już je w Hiszpanii, ale nie kupowałam. Cienie chyba, raz kupiłam jakiś jeden chyba cień, ale chyba zostawiłam Ani albo Kasi. Eyeshadow i tutaj mamy też eyeshadow i tylko jakie kolorki? I tutaj też. Gdzie tutaj są? O, jest. Mwavi Time 07. Czekajcie. Black as a berry 18 i 09, czyli wanili, aż muszę, nie, muszę zobaczyć, słuchajcie, muszę. Tu jest taki fajny, taki ciemny, tutaj widzę, że właśnie jako chyba taki fajny, jako baza, czyli wanilią będzie fajny bazowy, matowe są, świetna rzecz, bardzo, że jestem zadowolona. I ten ostatni to jest Mwavi Time, zrobią nam fajny makijaż oka. Super, ja tutaj zaraz się zabawię się i włożę sobie. Zabawię się i powkładam sobie, słuchajcie, te cienie tutaj wszystkie w tą paletkę i zdjęcia oczywiście wstawię na Instagrama. To są wszystkie rzeczy, jakie dostałam. Jest tylko po prostu. Jest tego mnóstwo. Ja oczywiście się Asi odwdzięczę. Mam nadzieję, że chociaż w jednej setnej tego, co ja od niej dostałam, ale mam nadzieję, że mi się uda. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wytrwałyście ze mną w tymże radosnym filmiku, bo ja jestem w szoku. Jestem bardziej w szoku po prostu, że możecie powiedzieć, że nie widać radości. Słuchajcie, ale ja już to otworzyłam w ogóle, wiecie, wcześniej przed filmikiem i ja się po prostu. Ja do mnie nie dociera, że tyle rzeczy tutaj dostałam, że to jest dla mnie to się w pale nie mieści. Serdecznie, Asia, dziękuję. Dziękuję Tobie za tą przesyłkę, za tą przyjemność, za te dary losu, za to wszystko, bo po prostu gest ponad wszystko. O wielkości tej paczki ja nie wspomnę nawet w ogóle, bo wysłałabyś mi jedną rzecz i to już jest w ogóle maks. Wiem, że macham, ale to z wrażenia. Ale po prostu to, jak są dopasowane pod moją osobę te rzeczy, to jest największy dla mnie. No to jest po prostu szok. No to jest po prostu szok, że obca osoba może tak nam
dogodzić. Nie, już mi brakuje słów, ja już może dzisiaj po prostu zakończę. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za chwilę uwagi. Ja mam nadzieję, że oglądałyście ze mną mimo wszystko do końca i że tak samo jakby łączycie się ze mną w tym radosnym, w tej radosnej chwili, w tym radosnym dla mnie momencie. Za ten chaotyczne moje wszystkie wypowiedzi dzisiaj bardzo przepraszam, ale nie jestem się w stanie skupić naprawdę myśli. No, taki trochę ciężki dzień, w sensie po prostu, że jestem w mega szoku naprawdę z tych rzeczy i nie dowierzam. Dziękuję jeszcze raz za chwilę uwagi, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja idę się tutaj nacieszać, idę sobie ukroić chałwę i zrobić kawę. Jeszcze nie wiem nawet, którą wieczorem zrobię herbatę. Wszystko bym chciała naraz. Nie spodziewajcie się niedługo testów, oczywiście słodyczy. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić to z brygadą. Bardzo bym chciała. Trzymajcie się cieplutko. Asi, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo z całego mojego serducha i w imieniu moim, i dzieci, i w ogóle, i osób, które będą ze mną też testować. Oczywiście to, co było w poprzedniej części, czyli słodycze tureckie. I dziękujemy za to, że mamy taką możliwość. Dzięki Tobie. Dziękuję bardzo. Dużo bym jeszcze chciała powiedzieć, ale dzisiaj naprawdę składnie, nieskładnie się wypowiadam, więc może już zakończę. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia, popołudnia, wieczoru, poranka. I jak macie urodziny, to oczywiście Happy Birthday. Buziaki. Pajo!